Piłkarze enej energii kozienice przygotowują się do rundy wiosennej. Zespół trenera Mariusza Sztobryna treningi wznowił na początku lutego. Zaczęliśmy treningi dwa tygodnie temu, to jest nasz drugi tydzień pracy. Tak jak większość zespołów skupiamy się przede wszystkim w pierwszej fazie nad wytrzymałością. Najpierw pierwszy tydzień to była adaptacja, troszeczkę testów wydolnościowych. Teraz już dosyć mocno wchodzimy w okres pracy nad wytrzymałością i no z, praktycznie z, z dnia na dzień te obciążenia będziemy troszeczkę zwiększać. Zgodnie z rozporządzeniami rządu z obiektów sportowych do 12 lutego mogli korzystać tylko tylko zawodowi sportowcy. Dlatego wiele zespołów z niższych lig nie mogło oficjalnie rozpocząć okresu przygotowawczego, tak jak co roku, czyli w połowie stycznia. W Energii ten problem udało się rozwiązać, i zawodnicy mogą w pełni legalnie trenować i rozgrywać sparingi. W klubie mamy stypendia, zawodnicy mają pod podpisywane kontrakty. Taki był warunek do tego, żeby można było rozpocząć treningi, więc jakby zarząd, prezes klubu stanęli na wysokości zadania. Wszyscy mają podpisane umowy z klubem. Dzięki temu możemy w spokoju przygotowywać się do rundy rewanżowej i, i, i pracować. Nasz zespół rozegrał już także jeden mecz kontrolny. W minioną sobotę Energia po dwóch golach Książka oraz bramka Kołodziejczyka, Czerwińskiego i Śliwińskiego wysoko pokonała czwartoligowego Oskara Przysłucha 5 do 1. Mecze sparingowe nie są jakąś tam, jakimś tam dużym odzwierciedleniem, natomiast można na, patrząc na, na wynik, na grę, można sobie też śmiało powiedzieć, że ten dystans pomiędzy czołowymi zespołami czwartej ligi, a nami zdecydowanie się skrócił i potwierdzeniem jest zarówno gra, jak i wynik w tym sparingu. Jak, tak, tak również jak ostatni mecz finałowy z są Białobrzegi, bo tam też powiedzmy korzystny wynik, więc widać, że idziemy w dobrym kierunku, że ten dystans skracamy, co jest naszym celem, byśmy mogli spokojnie powiedzmy, już, już w niedługim czasie rywalizować jak równy z równym, a nawet być lepszym od takich zespołów właśnie jak przesłuchać czy, czy rywalizować równo z Białobrzegami. W okresie przygotowawczym Energia rozegra jeszcze kilka gier kontrolnych zagra z czwartoligowcami klubem sportowym Warka, cisowianką Drzewce oraz Pilicą brzegi. A na tydzień przed startem rundy wiosennej z występującą w A klasie Skaryszewianką Skaryszew. Kadra Energii Wiosną będzie bardzo podobna do tej z jesieni, ale jak w każdej przerwie będą pewne zmiany na pewno odejdzie Mateusz Wójcik, na pewno odejdzie Hubert Puzianowski, na pewno odejdzie Artur Boruciński, Patryk Starzyk. W ich miejsce trenuje z nami dwóch zawodników na, 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 na skrzydła, na boki, na wachadło, bo taki mamy plan. <laughs> Jesteśmy gdzieś tam blisko ich pozyskania, więc myślę, że, że dołączą, ale nazwisk nie będę zdradzał. Rozglądamy się za stoperem. Dołączyliśmy chłopaków z rocznika 2004 do, naszej, do tej naszego zespołu i, i, i myślę, że to będzie na to chwilę tyle. Priorytetem jest wzmocnienie środka defensywy. Na tej pozycji trener miał jesienią najmniejsze pole manewru. Gdy ze składu wypadali Michał Lament czy Marcel Grot, energia traciła najwięcej bramek. Jednak jak podkreśla szkoleniowiec, klub nie będzie ściągał nowych zawodników za wszelką cenę. No jest potrzeba, żebyśmy ściągnęli kogoś doświadczonego, natomiast to też tutaj chcielibyśmy się skupić na jakości. Rozmawiamy z, z zawodnikami jakościowymi. Szansę oceniam w tym momencie na 50, na 50. Natomiast to też nie jest tak, że, że my nie mamy, bo my mamy pięciu chłopaków, którzy mogą zagrać na tej pozycji. Wydaje mi się, że z każdym miesiącem e, ich umiejętności też idą w górę i wydaje mi się, że jeżeli nam się nie uda nikogo pozyskać w tym okienku, to i tak sobie poradzimy w tej lidze. Z pierwszym zespołem trenuje także grupa młodych zawodników z rocznika 2004. Czy w tym momencie trenuje sześciu chłopaków? Natomiast muszę powiedzieć, że jeden z nich zaprezentował się bardzo korzystnie na tle Oscara przy tym mowa o Marcelu Korzeniu i, i, i to, to jest kolejny chłopak z Kozieńc, który wydaje mi się, że przy, do, przy dobrej pracy, przy odpowiednim podejściu, przy. Troszeczkę cierpliwości, i, i wydaje mi się, że to będzie chłopak, który być może już w tej rundzie zaboiśnie na, na boiskach Ligi Okręgowej. Pierwsza kolejka rundy rewanżowej została zaplanowana na 13 i 14 marca. Pojawiły się jednak nieoficjalne informacje, że z powodu zamkniętych boisk i braku możliwości trenowania przez część drużyn, okres przygotowawczy może zostać wydłużony. Trener energii liczy, że rozgrywki wystartują zgodnie z pierwotnym terminarzem. Ja gdzieś w tym środowisku wiem, że, że kto, mógł kto po jakiś tam lasach biegał, kto mógł kto gdzieś tam w jakiś sposób sobie w inny sposób dawał radę, więc, więc moim zdaniem nie bardzo są terminy na to, żebyśmy przekładali te spotkania, bo, bo no już mieliśmy nauczkę na, na Jesieni, że przekładanie taka niepewność mecze się odbędą, nie odbędą. No zbyt dużo tych kolejek, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić, że dochodzi dodatkowo mecz w Pucharze Polski, który też tam jeszcze. Chyba 14 kwietnia musimy na pewno rozegrać przynajmniej jeden, więc no, ja uważam, że dobrym rozwiązaniem dla energii Kozienice byłoby to, jakbyśmy rozpoczęli zgodnie z planem. Przypomnijmy, po rundzie jesiennej Enea Energia Kozienice jest liderem TymEX Ligi Okręgowej. Nasz zespół ma 7 punktów przewagi nad Drogowcem Miedlińsk i lks Promna. Pierwszy mecz o ligowe punkty Kozieniczanie rozegrają na własnym stadionie. 13 marca podejmą Oronko Orońsko.